W końcu przekraczamy granicę w Czechach. Po przygodzie z przestrzeleniem zakrętu nieśmiało wchodzę w kolejne winkle i odkręcam manetkę. Ale ogólnie tak jeżdżę po Czechach, czyli całkowicie przepisowo. Niestety, albo stety, większość dróg, którymi się poruszamy, to drogi lokalne, na których co chwilę pojawia się teren zabudowany. Ma to swoje plusy oczywiście, ponieważ widzieliśmy wiele pięknych widoków, oraz odkryliśmy bardzo fajne miejsca, ale podróż jako tako mijała już bardzo powoli i ostatnie 100 km było bardzo męczące. Drogi w Czechach w większości są bardzo dobre lub wręcz rewelacyjne. Często możemy spotkać świetne, szerokie łuki z genialną widocznością, wąskie agrafki czy piękne przeloty przez las. To wszystko robi niesamowity efekt, przez co nie dziwię się, że wielu motocyklistów wybiera ten kraj do pierwszych zagranicznych wyjazdów. Sam jestem tego przykładem. Marzy mi się oczywiście wyjazd w Alpy, ale to wiąże się już ze znacznie większymi kosztami, więc na chwilę obecną w tym sezonie na głównym celowniku mam właśnie dalsze eksplorowanie Czech oraz wyjazd na Słowację. Wracając do tematu dróg w Czechach, w większości są świetne i dają mnóstwo przyjemności z jazdy, pod warunkiem, że macie w sobie dużo cierpliwości do innych kierowców. Oraz, że co chwilę jest teren zabudowany i że szkoda wydawać pieniądze na mandaty, to trzeba co chwilę zwalniać. I oczywiście, Czesi jeżdżą strasznie przepisowo. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Do Czech wjechaliśmy od strony Boboszowa. Kręciliśmy w prawo drogą 312 i zrobiliśmy sobie taką małą pętelkę wokół Jabłonnej oraz Matkowa. Następnie kierujemy się drogą 311 wzdłuż polskiej granicy, gdzie po drodze odkrywamy piękny punkt widokowy. Tak sobie pomyślałem, że może nogi rozprostujemy. Z tego punktu widokowego kierujemy się wzdłuż granicy na północ, cały czas drogą 311. Asfalt w większości tej drogi był świetny. Ogólnie wyjazd był bardzo udany. Niemniej jednak nie pamiętam, ile kilometrów zrobiliśmy tego dnia. Ta droga przez Czechy po prostu była bardzo męcząca. Były piękne widoki, piękny asfalt, ale stałe pilnowanie się przepisów i te tereny zabudowane utrudniały mocno płynność przejazdu. Już nie wspomnę o tym, że nie pamiętam w którym mieście, ale był całkowicie jakby zablokowany przejazd przez to miasto i były jakieś remonty, gdzie ono nie było oznaczone w ogóle nawigacji i kompletnie już nie wiedzieliśmy jak jechać. To była naprawdę tak dziwna sytuacja, że jeszcze takiej nigdy nie miałem. Mm.
the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Na ostatnich kilometrach już w Polsce pomiędzy Łączną a Chełmskim Śląskim zatrzymujemy się w świetnym punkcie widokowym. Lubaska to gdzie? Za tą górą czy jak? No tam. Gdzieś. Tam są Czechy. Bo też to jest granica. A Lubawka no tu gdzieś, no tu musimy, wiesz, z serpentynami tam. Do naszego miejsca noclegowego, czyli Lubawki, zostaje nam tylko kilka kilometrów. Niesamowicie szczęśliwi i zmęczeni wreszcie dojeżdżamy do hotelu. Czas na rozpakowanie się, zjedzenie pizzy, wypicie piwka i do następnego dnia.